Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrota Arkany Geneza. Nie regulujcie odbiorników, nie regulujcie monitorów. To tylko mój ryj. Więc dobra, wchodzimy do pierwszego lepszego domu. Tu już kurna byliśmy, idziemy dalej. W takim razie nie opiłem się kawy, po prostu mam dużo energii. Chcę dzisiaj coś zabić, ale pewnie będziemy zwiedzać miasto, bo tak to wygląda. Te domy to siedziby młodych adeptów. Spoko, może być. Mogą sobie mieszkać, ja im nie zabraniam. Tu jest zamknięte, ci się pozamykali. Ci wiedzieli, że ja będę chodził w okolicy, że będę pożyczał. Więc tak, to może wyglądać. Magowie stare nas pilnują. No nie, to niech pas pilnują dalej. Ty pilnujesz dobrze swojej kieszeni, niestety, i nie mogę ci nic zabrać. Ale mogę wejść do twojego domu, więc nie jest tak źle. Cześć. Mój współlokator jest jakiś dziwny. Czy on nie jest przypadkiem z Asguna? Może i... Do jakiego zakonu dołączyć? Estasa czy Burguna? Nawiązanie do Asguna? Serio? Chyba! Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, ale... Tak, to jest nawiązanie, na pewno to jest nawiązanie. Coś pięknego po prostu. A, jak ja lubię takie rzeczy. Jak je wyłapię oczywiście. Tu jest pewnie dużo nawiązań, których ja nie wyłapałem. I wy siedzicie przed monitorami, się śmiejecie, normalnie turlacie się ze śmiechu, że ja tego nie wyłapałem. Ale tak to wygląda, nic nie poradzę, w ogóle trzeba było się przespać. Ale... O! A! Flawless, bez żadnego wytrychu, kostur, nekro... Co to jest? Fajne. Dobra, to fajnie. To już żeśmy się trochę obłowili. Teraz możemy iść dalej. Co mamy do... wybrzeże. Brzmi groźnie. Znaczy wygląda groźnie, bo nie brzmi groźnie, tylko wygląda. Coś się wskryło w... nic się nie skryło w zaroślach, wszystko w porządku. Zobaczmy, co my tu mamy. Kurde, ten brzeg to mi się tak kojarzy cholernie z wrotami. Którymiś, ale już nie kojarzę dokładnie z którymi, ale... Tak jakoś, kurde, mi się wydaje, że widziałem ten brzeg. Taki jakiś strasznie podobny się wydaje. Dobra. Tędy. Nie wodnią. Czy ja chcę tutaj cokolwiek robić? Zobaczymy. Tak, tędy. Ojej, ale pięknie, że mu niknął. Nikt nie zna. Paska! Dobre. Bryłka siarki. Jeszcze jak kryształ za nim zabiorę, to w ogóle ich zrobię w bambuko. Ej, chyba tak nie będzie prosto. Oni tutaj patrolują. Cholera, idź w drugą stronę. Dobra, trudno. Cześć. A ciebie tak wyminę. O, prawie się udało. Dobra, udało się. Skała krystaliczna. Spierdzielamy! Oj, pięknie, normalnie pięknie. Jeszcze jakby ten utopiec mi dał spokój. Oj, dobrze. Człapce, jakby mi dały dały mi spokój, ale pie... Oj, te ucieczki są świetne, wyśmienite, idealne, dobra. To skoro już żeśmy nakradli... bo tam to jest kradzież, znaczy to... Nie, dobra, nie, ja nie kradnę, ja jestem przyzwoitym, uczciwym złodziejem. Ja nie kradnę. Jak to brzmi w ogóle? Jestem przyzwoitym złodziejem, ja nie kradnę. Jest taki oksymoron, dobra. Jakie mamy questy? Może sprawdzimy. Nie status, dziennik. Nalewka, odwiedź Faramira w pobliżu jeziora Dimril. A na wschód, ponoć na wschód od tego jeziora jest ten, dobra. Tutaj potrzeba poczekać, na wschód od gildii. Dobra. Magiczny korzeń i krwawiankę. Co to jest magiczny korzeń? Jak to wygląda? Krwawiankę mam, a ten magiczny korzeń to ja nie wiem, gdzie on jest. Trzeba będzie po lasach poszukać najwyżej, trudno. Magiczny korzeń to było chyba coś, co jest ciężko zebrać, tak mi się wydaje. Rzadkie rośliny. Tak, magiczny korzeń. To polatamy spokojnie. Feroz szuka posłańca. To ja... Dobra, nieważne, mniejsza o większe. On szuka posłańca, ale to jest właśnie związane chyba z tym questem z pustelnikiem, nie? Dobra, to pójdziemy. Ty, czy tamto to nie jest to, o czym ja myślę? To jest bardzo możliwe. Mam coś takiego w ekwipunku już. To jest krwawianka, to wcale nie jest żabka i nie będę za nią latał przy encie. Dobra, poszukajmy, zobaczmy jeszcze, czego mi tutaj brakuje. Jak to gabadziewie może wyglądać? Jak to zielsko wygląda? Kurde, ile tu wrogów. Ojej. Całe zatrzęsienie. Ucieczka. O, udało się, niesamowite.
Dobra. Gdzie jest magiczny korzeń? Jak on wygląda? On nie wygląda, nie jest taki fioletowy przypadkiem? Chyba tak. Magu, zaczekaj. Czego chcecie? To ty zamknąłeś wrota w opuszczonej krasnoludzkiej kopalni we wschodniej części Akmaronu? Owszem. Musimy je otworzyć. Nie zamknąłem ich bez powodu. To nawiedzone miejsce. Ci, którzy spędzili tam więcej czasu, popadali w obłęd. Nasza przyjaciółka stoi przed kamiennymi wrotami i twierdzi, że coś ją woła od środka. To zmienia postać rzeczy. Jak je otworzyć? Zostały zamknięte za pomocą pewnego amuletu, a jego używanie nie jest do końca legalne. Nie dbam o to. Muszę go zdobyć. Odwiedź zatem pustelnika Borchę i powiedz mu, że przysłałem cię po amulet mroku. Pustelnik mieszka w małej chacie na północ od Gildii Magów. Dziękuję za pomoc. A czemu ty odchodzisz od innych magów? Żegnam. Tak. Tośmy se porozmawiali długo. Spierdzielaj! Zaatakowałeś mnie nieuczciwie, więc nie będziemy walczyć. Magiczny korzeń. Gdzie to było? W ogóle nie chodziłem tutaj? A, bo tu utopiec był, aha. Dobra, na razie będziemy na farcie lecieć i na uciecz. Dobra. Możemy już questa wykonać. Czyli dobrze myślałem, że to takie fioletowe jest. No, dobrze pamiętałem. Gdzie ten fiut? O, tam jest ten fiut, dobra. Kici, taś. No, dobra. To byśmy mieli załatwione. Ale gdzie był ten wąwel? Czekaj, gdzie? Który to chciał te rośliny? Ale dobra. Najpierw do pustelnika, później się wrócimy, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie to było. Który to chciał te zielska magiczne? Utopiec, topielec, weź się stleń, dobra? Dzięki. Fajnie. Jak jakiegoś bossa nie będziemy mogli pokonać, to wtedy będę expił, bo to nie ma co tam nadwyrężać się i wiecie. Dobra, gdzie jest towarzysz przyjaciel mój? Znaczy nie jest moim przyjacielem, ale... O, jest Turon, o fajnie, dobra. Ale może gdzie on jest? Moment, gdzie on jest? Może jest tutaj gdzieś na północ? Kolego, o tutaj jest i ty! A on... O ty! Cze! Tu przypadkiem w którejś części wrót nie było tak, że był tu koleś, który mnie z łuku uczył strzeloć i chyba tam z wilkami żeśmy się bili. Nawet ta wygnica chyba też ta sama tam latała w te... Uoo. Zobaczcie, uwaga, to jest... Spierdzielaj. To jest, wygląda w ten sposób, patrzcie, ta wygnica jest w późniejszej części wrót, nie? Znaczy we wcześniejszej, czyli w tam, nie pamiętam której. Ale z racji tego, że ona tam jest, to przeznaczenie mówi mi, żeby jej teraz nie zabijać. Wiecie dlaczego? Bo wtedy powstanie załamanie czasu. Ona powinna w przyszłości być, a jej nie będzie, bo ją zabiję, więc nie mogę jej zabijać. Widzicie, jaka prosta logika? No właśnie, tylko trzeba uważać, trzeba myśleć, bo to jest tak, to w ten sposób działa. Zapiszę, bo ja nie wiem, czy pustelnik na przykład na mnie z zębami nie wyskoczy, bo to wiadomo, jaki pustelnik. Cześć, pustelniku. Często miewasz gości? Chyba nie. Jak się zapatrujesz w to, że do ciebie przyszedłem, o ty się ruszasz, ale fajnie. Idziecie do Scylli? Czy miasto naprawdę jest oblegane przez orków? Ponoć tak. Obrońcą miasta nie jestem, więc nie powiem ci, co się dzieje w samym mieście. Naturalnie. A ty co tu robisz? Nazywam się Faromir, jestem myśliwym. Do tej pory żyłem z polowania. Futra sprzedawałem w mieście, a wnętrzności zwierząt często kupowali ode mnie magowie. W obliczu wojny może być ciężko wyżyć z samego myśliwstwa. Dlatego zająłem się też handlem bronią. Jeśli chcesz coś kupić, zapraszam. Mam wysokiej jakości łuki, a także przepis na niezwykle mocną tarczę. Dzięki, będę o tym pamiętał. Nalewka! Feroz wysłał mnie po nalewkę z utopców. Ten stary pijak nie zna umiaru, ale to jedyna osoba na Akmaronie, która potrafi to świństwo pić i pamiętać to na drugi dzień. Masz, tylko nie próbuj sam jej pić, bo ci czacha eksploduje. Bez obaw, wolę wytrawne wina. Dobra, to zrobione. Zapis. I jeszcze pogadajmy... Patrz, co masz. O! Ładne to. Opóźnienie, laska piorunów. Ale średnio mi to potrzebne, bo mam lepsze. Dystansówka jakaś, nie wiem, cokolwiek. Nie no, nic nie będzie lepsze niż moje te.
badziewiery, magiczna tarcza. Ja mam górskiego obrońca, jest lepszy, kolczuga. Zbroja bojowa, inteligencja, siła, A to jest lepsze. Co to? Co to za gówno, chłopie? Wiesz, jak ja tu już przedmioty wzmocniono, kolczugę, łuk myśli. A jedź tym, ja jestem badziewiem. Ja tego nie chcę. Dobra, tośmy teraz już zrobili jedną rzecz, nalewka. Ferosowi. Dobra, poczekaj na powrót, to tamten. Odwiedź pustelnika Borche. Trzeba będzie pójść do niego, rzadkie rośliny. Dostarcz magowi magiczny korzeń i krwawiankę. Feros szuka posłańca. Dobra. To teraz jedyną rzeczą. O, niedźwiedź. O, dobra, git. Tośmy sobie porozmawiali miło i przyjemnie. Ja ci uciekłem. Powąchałeś tylko moje... nie wiem, co chciałem powiedzieć. Wesoła kompania. Eo, eo, eee. O Jezu, ale śmiesznie to wygląda. Który tu chciał mak? Ten, tego, tamtego. Ty chciałeś chyba, nie? Szukałeś już roślin? Mam dla ciebie rośliny. Świetna robota. To co? W nagrodę nie dostanę w ryja? Zgadza się. Oszczędzę twoją buźkę, a na dodatek dorzucę dość cenne mikstury. Dzięki. Bardziej doświadczenie tu jest fajne z tego wszystkiego, ale no nie można narzekać, zawsze coś tam się dostało. Ty! Patrz. Ja muszę iść się bić, bo Cahill już zaraz eksploduje. Ewoluuje. Znaczy nie ewoluuje, kurda. Osiągnie poziom 14 w ten sposób, powiedzmy. I więc tak, nalewkę. Nalewkę Ferosowi. Pustelnika Borche. Feros szuka posłańca. To wiecie co? To teraz jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to pójść do tego pustelnika. Tutaj, na północ. Bo to teraz mogę tylko zrobić. Jeszcze ty, weź mnie ulecz, co? Tak fajnie by było. Fumfel. Tak, dzięki, fajnie, git. Ale ten pustelnik, to ja podejrzewam, dzieli mnie od niego dosyć sporo. No, dosyć spora droga dzieli mnie od tego... No, typka. Ja mam nadzieję, że mnie nic nie zabije po drodze. Może być to marzenie ściętej głowy, coś tu tak cholernie pusto. A, bo tu end jest, dobra. Postaramy się jakoś tak bokiem przejść, bokiem. Niedźwiedź da radę. Dobra, walim. Mam pełne życie, mogę się bawić. Zabolało mnie bardziej te krwawienie niż cokolwiek innego, ale spoko. Level! Git. No to mamy już uleczenie naszej postaci całej. Bardzo fajnie, to mi się bardzo podoba. Owój many, spoko. I reszty tutaj nie będę dotykał. Nie mogłem z tym wszystkim walczyć, ale nie ma sensu. Nie ma sensu jednak. Trochę teraz, w tym momencie. Daleko ten koleś mieszka? Orły. No, orzeł to nie jest coś wysokopoziomowego, więc mógłbym spokojnie to rozpierdzielić, ale... Ale jednak lepiej nie walczyć. Zawsze masz tam więcej życia, możesz bawić się. Byłem tu? Nie no, nie byłem na pewno. O, jest chata pustelnika. Na pewno tu byłem. Pamiętam, że tego pustelnika odwiedzałem i we wrotach wcześniejszych. Na pewno tak było. Nie wiem, czy nie w trójce. To chyba w trójce mi się wydaje było. Krasnoja, to jeszcze sobie podniesiemy tamten. Ja pierdzielę, jak tu mało stworzeń jest w ogóle. A dobra, już nic nie mówiłem. Po prostu się rozbiegły, żeby uśpić moją czujność. Schować się w krzakach i ugryźć mnie w dupę w najmniej oczekiwanym tego momencie. Okej. Można i tak. Można. Cześć. Dzięki. Żywokost. Ale trolla bym sobie rozpierdzielił w sumie. O! Faktycznie na mapę skarbu nie patrzyłem. Ha! Przypadkowo. Zapomniałem w ogóle o niej. Co jest tutaj? Co tutaj znajdziemy? O! Wzmocniona tarcza. No okej. Czekaj, bo tam jest... Właściwie to nie wiem, gdzie... A, tutaj jestem. Przygotuj się na śmierć! Pucz. A, okej, obok dupy mu przebiegłem.
Jak nie jeden wrzuci ogłuszenie, to drugi, to następny. A, piękna sprawa! A, pięknie! No i bardzo dobrze, magiczny korzeń. Nie, już trolle to nie mają ze mną szans. Ogłuszenie wchodzi. Tyle po trolu. Nie wczytuj, nie, broń Boże. Dobra, tutaj. Wchodzimy. Pustelnik wygląda jak rasowy pustelnik, chyba nawet tak jak w tamtych wrotach. Nie mam klucza, o, to ciekawe. A ja wiem, dostanę klucz, bo to w tej skrzynce to jest ten amulet. A, ja wiem. Witaj, stary pustelniku. Nie jestem stary, tylko wiekowy! No i nie jestem głuchy! Nie musisz się tak drzeć! A to przepraszam. Co mówiłeś, młodzieńcze? Ech, czuję, że to będzie ciężka rozmowa. Mówiłem, że miło cię poznać, pustelniku. Nazywam się Cahill i przychodzę w imieniu maga Kreliona. Potrzebuję amuletu mroku. Krelion? Nie kojarzę! Taki mag z blizną na oku. Zostawił ci amulet na przechowanie. A, amulet! Trzeba było tak od razu! Tylko czekaj, skąd ja go mam? Od Kreliona. To taki mag. Z blizną na oku, przecież wiem! Znam Kreliona, młodzieńcze! Coś ty myślał! Świetnie. To teraz daj mi ten amulet i już sobie pójdę. To droga cenna rzecz, dlatego trzymam ją zamkniętą na magiczny zamek. Poza tym, gdyby inni magowie zobaczyli, że posiadam artefakt nasycony czarną magią, spaliliby mi chatę! Nie wątpię. Powiedz mi w takim razie, jak go otworzyć? Kluczem, naturalnie. Magicznym, naturalnie. Naturalnie, młodzieńcze! Ukryłem go w pobliskiej jaskini, a strzegł go dwa potężne golemy! Mądre posunięcie, pustelniku. I te golemy oddadzą mi klucz? Oczywiście, jeśli znasz hasło. A pamiętasz chociaż, jak ono brzmi? Naturalnie. Niech to tylko sięgnę pamięcią. A niech mnie. Wyleciało mi z głowy. To coś związanego z... Z... Z grą w szachy. Tak. Grą w szachy. Tak, świetnie. Co to za hasło? Król, królowa, pionek. Koniec! Tak, to będzie koniec! No widzisz, pustelniku, jak chcesz, to potrafisz. Mówiłam, że mam dobrą pamięć. Idę do jaskini i zaraz wracam z kluczem. O, koniec! Kolejne nawiązanie, koniec Rema. Pięknie, Zostaw mnie, dziękuję. Gdzie jest ta jaskinia? Tam pewnie, gdzie najwięcej potworów. Oczywiście, bo gdzieżby indziej. A ja potwory sobie ominę, żeby mieć tam tę siłę na te golemy. A ja muszę im to hasło podawać, bo że ja chcę zabić te golemy. By fajne było. Może one będą miały w dupie hasło. To też jest możliwe. Okej. Okay. Wygląda jak normalna jaskinia. Póki co. Tylko nie to pyzdrza trzeba tutaj... O, cholera. Dobra. Cześć. Ajajajajaj. Pięknie. Dobra, co my tu mamy? Gdzie tu mamy jeszcze coś ciekawego? Tam jest bryła srebra. Dobra. Bęk i jecim. O, cześć. Moment, ten kamień jest specjalnie tu postawiony, żeby była tylko jedna kratka zdarzenia, a nie dwie, prawda? Tak. Ajajajaj. Jeśli chcesz przejść, musisz podać hasło. A nie mogę z wami walczyć? No trudno, goniec. Hasło błędne. Za błędne hasło płać się życiem. Tak czułem. Borcha zapłaci za to. Zanim zaczniemy bitkę, to może chociaż stracisz mi właściwe hasło. Prawidłowe hasło to skoczek. Ech, mogłem na to wpaść. Oj, piękne, piękne, piękne.
Musi wejść ogłuszenie, musi! Chociaż... A, walić ogłuszenie. Oj, spizgały mnie trochę, ale były... Bezpierdzielaj, daj mnie spokój. Odejdź mi w pokoju, no. Co to jest? Klucz pustelnika Borchy. Ajajajaj. Dobra, odejdziesz łaskawie? No, dziękuję ci bardzo. Kurna, ludzie. Przecież to jakaś masakra. Odejdź jeszcze dalej, dzięki. Patrzcie, jak się mnie słucha. No kurde, wytresowałem sobie węża. Można? Można. Jak się chce, to można. Oczywiście, że można. Czekaj, to teraz to trzeba ominąć, bo to już nie jest stresowane. Tore! Okej. No... Nie wiem, jak to się nazywa, te takie hiszpańskie, te... Ujarzmianie byków, jak to się nazywa? Nie przypomnę sobie. Ale właśnie to zrobiłem, tylko że na wargu. Nie! Ale będzie ten warg w domu opowiadał, powie: ty, ale zabiłem na hita dwóch, czaisz to, chopie? Tak będzie opowiadał, o Jezu. Skoczek. Co mówisz, młodzieńcze? Hasło to skoczek. No przecież mówiłem. Umiesz ty w ogóle grać w szachy? Ciesz się, że twoje golemy nie były zbyt mocne. Biorę amulet i spadam. Bystry z ciebie, chłopak młodzieńcze. Może wpadniesz do mnie kiedyś na partyjkę szachów? A, z pewnością. I zaskoczę cię skoczkiem. Dobra, jedziemy. Jedziemy stąd. Jezu, ale przygoda. Ajajajajaj. To co, teraz trzeba się wracać, da? Da. To pozwolicie, że się wrócę... Bla, 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 bla. Gdzie musimy się wrócić właściwie? A, musimy na pewno się odnowić, bo trochę mnie spizgały golemy. Nalewka, to trzeba do tego, do... Spróbuję otworzyć wrota. Feroz szuka posłańca. Aha, dobra, to teraz trzeba się wrócić tam do tamtego obozu. Łapie. No to co, no to cięcie, no. Co ja wam poradzę? Witaj, Zorku. Znasz tego typa? To Gorbak, wojownik z chorymi ambicjami. Grysztak wysłał mnie, żebym ci złożył propozycję. Nie chcę z wami gadać. Gdzieś już słyszałem ten tekst. Wróć do nas. Wkrótce będziemy rządzić jak maronem. Idź w cholerę, Gorbaku. Sam się o to prosiłeś. Okej. No, tego kuźwa nie przewidziałem. Niedługo Gorbak powinien wrócić do nas z Zorgiem. Doskonale. A co z naszym więźniem? Dowiedziałeś się czegoś? Owszem. Nasz tajemniczy przybysz miał kontakt z rzeźnikiem, a on potrafi złamać każdego. Miecz, z którym się tu zjawił, przechodząc przez tajemniczy portal, należy do demona wojny. Bardzo ciekawe. Co więcej, miecz ten nasz przybysz miał ukryć na Akmaronie, żeby jego właściciel stracił swą moc. Jak chcesz to wykorzystać? Przyzwiemy tego demona do naszego świata. W zamian za odzyskanie swojego oręża pomoże nam zapanować nad Akmaronem. Nie wiecie, na jaką siłę się porywacie. Iwaras to najgroźniejszy z demonów, jakie stąpały po Akmaronie. Gdy się tu pojawi, będzie chciał zabijać. Gdy wykończy waszych wrogów, zajmie się wami. Ten przeklęty miecz nakazuje mu siać chaos. Nie strasz nas, kocie. Jeśli ten Iwaras jest faktycznie tak potężny, jak mówisz, to wkrótce będziemy władać całym Akmaronem. A jak chcesz przywołać tego demona? Moja i twoja moc nie jest na tyle duża, by wezwać kogoś z innego świata. Wiem, Worunie. Dlatego udamy się do ciemnych elfów. Oberwałem mocno w głowę. Cholera. Daliśmy się zaskoczyć orkom jak nowicjusze. Gdy się ocknąłem, ku mojemu zdumieniu nie byłem jednak więźniem w obozie orków. Znam to miejsce. To jedna z chat w wiosce. Co tu się stało? Dobrze wiedzieć, że żyjesz. Rator? Zlatan? Co się stało i gdzie jest Zorg? Znalazłem tylko was dwóch. Leżeliście nieprzytomni w pobliżu wioski. Niestety po Zorgu nie został ślad. Orkowie musieli pojawić się tu specjalnie po niego.
Musimy go odnaleźć. Po kolei, Kehilu. Azarin wrócił z polowania. Obecnie przesiaduje w gospodzie. Pójdziemy do niego i sprzedamy wreszcie te królewskie insygnia, zanim ktoś nas wypatroszy. Słuszna uwaga. Prowadź, wodzu! A później wrócimy ocalić naszych towarzyszy, Ishire i Zorga. Racja, ale teraz trzeba jeszcze oddać parę questów, które się tutaj narobiły. Na przykład nalewkę trzeba oddać, no Zorga sobie zabrali. Trudno, no twardy chłop był, kurde, żałuję, ale trudno. Nie poradzę. Który tu chciał? Ty jednak chciałeś nalewkę. Czekam na moją nalewkę. Oto ona. Świetnie, kiedyś naplałem naparstek tego świństwa mojemu kotu. Żygał po tym ze dwa dni. Dlatego lepiej będzie, jak tym razem spożyjesz go sam. A żebyś wiedział, masz za fatygę. Dobra, tośmy zrobili. Wróć do bazy i spróbuj otworzyć wrota. Odwiedź Azarina w gospodzie. A? Tego raczej nie zrobię póki co, bo jestem na innym kontynencie jakby, więc teraz mogę jedynie wrócić do Azarina, do gospody. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o moje zadania, bo już tablica ogłoszeń jest zrobiona. Także w tym miejscu zakończymy ten odcinek, jest najwyższy czas, jest akurat przed takim breakiem fabularnym, można powiedzieć, czyli akurat, żeby was podtrzymać w niepewności, co będzie dalej. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!